pewnego dnia prezydent miasta mojego będzie na mnie czekał. Będzie na mnie czekał, bo będę umówiony z prezydentem miasta Pawłem Silbertem. Wygrał ostatnio u nas wybory. Gratuluję. Miasteczko mówi w porządku. Właśnie, a ja też zobaczę, czy w porządku. Chciałbym nagrać pierwszą rozmowę, która wskazuje, że prezydent będzie działał akurat w moim kierunku. Czyli tutaj prezydent będzie mi oddawał skuter. No właśnie, bo prezydent sobie stworzył MZDM i tam sobie obserwuje, co tam się dzieje. Tam jest skuter, czyli jest u starosty, tak? Bo to wszystko przez starostę starosta, więc prezydent nasz jest też starostą, ale chyba nie jesteśmy starostwem, nie wiem. Właśnie zapytam, czy jest starostą, bo urzędnicy jego nie wiedzieli akurat, o co chodzi z tym prezydentem i ze starostą, że ma dwa, czyli właściwie jakby prezydent nasz przegrał wybory, czy byłby starostą. Czy to jest tak automatycznie, jak się zostaje prezydentem, to też się zostaje starostą. Nie wiem, bo nie ma wyborów na starostę, a nasz prezydent jest, no, albo by skończył chyba dwie kadencje, albo, nie wiem, właśnie to też jest takie pytanie, ale właśnie nie w tej rzeczy bym przyszedł do prezydenta, bym przyszedł na przełamanie z prezydentem i tutaj też chciałbym nagrać wideo. I teraz pytanie, czy byłoby drugie spotkanie z prezydentem, bo ja mam parę tematów do prezydenta, bo mi się wydaje, że prezydent miasta to jest taki gospodarz całego miasta i tego wszystkiego, tak? Łącznie z budynkiem i w środku, co się dzieje w sądzie, co się dzieje w środku w policji, co się dzieje w środku w prokuratorze, co się dzieje w środku, ale nie w moim domu. Właśnie o to chodzi, tak? Ale w tych wszystkich środkach tak. No właśnie. Pytanie, czy w firmach też prezydent też może zaglądać? No wydaje się, że chyba wszędzie, tak? No właśnie. Właśnie do mojego domu prezydent też może zaglądać, skoro policja może na przykład sobie się włamać do mojego domu, no to prezydent chyba może wszędzie już zajrzeć. Bo sobie wyobraźcie, jakby nasz prezydent był skorumpowany, to... No właśnie. Tutaj akurat myślę, że nie. Właśnie będzie odwracał, to nie, prawda? Właśnie, więc pytanie, czy można rozmawiać z prezydentem na temat tych ludzi, którzy tutaj pracują, przychodzą do pracy i są w takim budynku na przykład jak w sądzie i są sędziami. A czy mógłbym na przykład załatwić sobie tak, żeby przyszedł do prezydenta taki sędzia? Czy prezydent mógłby sobie wezwać sędzię na przykład na rozmowę do prezydenta? Tym razem Monika Organiściak, Ewa Rostkowska, Agnieszka Zielińska, Beata Elżbieta Włoch, Paweł Wysocki. Proszę bardzo, przyjdźcie tutaj, będzie pan Rafał, bo pan Rafał tutaj może przyjść też do mnie, będziemy sobie wyjaśniać. To jest właśnie. I tam jeszcze dyrektorzy MZDM, bardzo bym prosił. Jeszcze Paweł Celarek i Katarzyna Harmatyz-Dudek. Proszę bardzo. No właśnie, pana Jacka Nowickiego z prokuratora bym nie wzywał, bo był w porządku, mi się wydaje. No właśnie, więc słuchajcie, najpierw o moim stanie zdrowia, proszę bardzo. Czy Rafał jest zdrowy, czy chory? Podnosimy rękę. Ja prezent patrzę. Nie, oni muszą być zdecydowani oczywiście, bo pamiętajcie te artykuły 31 paragraf 1, czyli właśnie z kim będziecie teraz rozmawiać? Czy ktoś ostatnio używał artykułu 31 paragraf 1 na pana Rafała? Dwa i tak? Wystarczy? Wystarczy jeden, to wy też uznajecie, podnosicie rękę czy nie? Czy będziecie się sprzeczać z tym jednym, co podniósł rękę, co używa? To wszyscy muszą podnosić rękę. Więc słuchajcie, no z kim będziecie rozmawiać? Teraz powiedzcie słownie. No i tutaj moglibyśmy taki dialog przeprowadzić w miasteczku. Na przykład prezydent tutaj mógłby przeprowadzić czystkę umysłową w stosunku do relacji pomiędzy właśnie niektórymi ludźmi a panem Rafałem. No właśnie. To też można sobie taki scenariusz wymyślić i też mogę poprosić, panie prezydencie, czy moglibyśmy zrealizować taki pomysł, bo skoro te osoby mi się zamykają, nie mogę ich spotkać nigdzie indziej, tak? No nigdzie indziej nie mogę ich spotkać, jak tylko w tym mieście. Chyba, że ja bym się przeprowadził gdzieś i on by się przeprowadził gdzieś, znaczy prezydent już nic nie ma do tego w obcym mieście. Jak ja bym przyszedł na przykład do prezydenta miasta Jaworzna i powiedział, że tam w Sosnowcu jest taki pan prokurator i ten pan prokurator, ja bym chciał o tym prokuratorze porozmawiać. Prezydent powiedział, panie, to w tamtym mieście, w moim mieście, to jakby był mój prokurator, mój sędzia, to ja bym sobie z nim porozmawiał, bo to jest zwyczajnie człowiek i on albo jest pozytywny, albo negatywny, albo będzie wzmacniał pozytywnie, albo negatywnie właśnie. Czyli pan Rafał przyszedł na tak zwaną skargę i na wyjaśnienie sobie i na odpowiedzenie sobie na parę pytań w kierunku wolności. Czy ktoś tutaj jeszcze miałby ochotę mnie na przykład spotkać, porozmawiać sobie i jeszcze mnie obwinić na przykład? O właśnie, czy oskarżać o coś?
proszę podnieść rękę. Tak jest. Aha, i teraz drugą rękę podnieście. Kto będzie miał winiał, bo na razie jedna ręka jest podniesiona z tym artykułem 30 prawie. Pamiętajcie, nie opuszczacie tej ręki. No właśnie, to teraz jaki sens jest teraz mnie obwiniać o cokolwiek, to musielibyście dwie ręce podnieść. To nie można obwiniać, widzicie, jak ktoś ma artykuł 30 paragraf 1, tak bym przemówił. I co teraz robimy, szanowni państwo? Czy jak zatrzymacie mnie na drodze kiedykolwiek? Czy którykolwiek będzie mnie teraz obwiniał? To by się okazało, że jakby zmądrzeli, to by powiedzieli, że nie. A pan prezydent powiedział: dziękuję panie Rafale, jest pan pierwszym wolnym człowiekiem w moim mieście. Ja tak to bym widział spotkanie z prezydentem. No, a jak będzie, to zobaczymy. Zobaczymy. Ever since I was little, ever since I was little, oh, it looked like fun. And there's no coincidence I've come.